Tutaj mamy nawet też Broniewskiego, który w pewnym sensie też, prawda, no mimo że był, prawda, jednak tym pisarzem rewolucyjnym, oddanym władzy, może nie do końca jednak, prawda, pisał te piękne wiersze, właściwie też siedział, prawda, w sowieckim więzieniu i zresztą też w pewnym sensie stał się ofiarą komunistów, dlatego że w pewnym sensie moralności komunistycznej, znaczy właściwie można powiedzieć, zniszczono go śmiercią jego córki, prawda? To znaczy, a nad tym właściwie tym, co on najbardziej bolał, tym, że się nie mógł zemścić, bo prawda, przez wiele lat tajemnica samobójstwa jego ukochanej córki, jedynaczki Anki, prawda, młodej 24-letniej właściwie kobiety, była tajemnicą. Nikt właśnie o nim nie wiedział, raczej tak się wydawało, że to jakieś, nie wiem. No, a tu się okazało, że od dawna o tym już słyszałam, bo o tym się mówiło w Związku Literatów, ale ja nigdy nie wierzyłam, prawda, w te pogłoski, ale uwierzyłam, bo mówił mi o tym Lesław Bartelski, takim, zawsze też rozmawiałam, nie tylko czytam akta, co lubię, bo są interesujące, natomiast zawsze też rozmawiam z ludźmi, prawda, i on mi mówił, prawda, że Anka popełniła samobójstwo, bo prawda, jej matka romansowała z jej narzeczonym Bogdanem Czeszko, prawda, z którym ona zamierzała prawda, wziąć ślub, rozwieść się ze swoim mężem. Nie mogła tego znieść, tego upokorzenia. Nie wierzyłam, bo jak to matka mogła zrobić to swojej córce. Ale uwierzyłam, można powiedzieć, udokumentowałam to, kiedy poznałam, prawda, jak inaczej docierałam do ludzi, do materiałów dotyczących Janiny Broniewskiej i jej właściwie moralności, a raczej braku moralności. Właśnie moralność, prawda, ona była, prawda, absolutnie fanatyczną komunistką i uważała, prawda, że seks to dla komunisty szlanka wody, prawda, i w ogóle nie wiedziała, o co chodzi, dlaczego ona może nie poromansować z młodym towarzyszem, który jest narzeczonym jej córki. Prawda, dopiero uświadomiła jej to, że nie wszyscy tak uważają, prawda, śmierć jej córki. I prawda, kiedy Broniewski, to się poskładały pewne jakby elementy, prawda, klocki, układanki, bo dotychczas no też wielką tajemnicą było, chociaż ona już tak przenikała, że prawda, nawet tak oddanego pisarza władzy, jak władza Broniewski, władza komunistyczna zamknęła w psychuszce, prawda? I to nawet tak zupełnie bez jakichś pozoru, bo jednak w Związku Sowieckim, żeby wsadzić do psychuszki, no to co jednak robiono? No to, słucham? Właśnie, dokładnie, no w ZUS-y pan to wyjął. Jednak diagnozowano, prawda, że delikwent cierpi na schizofrenię bezobjawową, tak? A tu, prawda, no nawet tego nie zrobiono. To podjechała, prawda, pod willę, notabene, którą dostał od Bieruta. Także nawet ta pozycja, prawda, uprzywilejowana nie była pewna, bo miałeś niby willę, ale do licha podjeżdżała karetka, wyskakiwała, jak on mówił, prawda, łapiduchy w białych kitlach, powlokuj do psychuszki, niby oficjalnie tłumaczono to tak, prawda, że na drugi koniec zresztą on był pacjentem lecznicy, prawda, rządowej dla literatów. Gdzieś tam w gąszcze jakiejś poznańskiej, jakiejś dziury w Kościanie, tam leczono go, prawda, dlaczego go porwano, żeby niby, prawda, nic sobie złego nie zrobił, że władza tak dba o swoich literatów, że, prawda, ładuje ich do psychuszki, żeby sobie nic nie zrobili złego. Przecież to było bezprawie, prawda, to był właściwie gwałt, to było porwanie. Bo, prawda, Broniewski się chciał zemścić, był człowiekiem bardzo odważnym, krewkim, pił, prawda, i mógł, no, krzywdę zrobić, prawda, że to miał nawet prawo ojca, prawda, chciał skopać, prawda, Czeszkę i zemścić się. I, prawda, zamknięto go tam, żeby uniemożliwić mu zemstę, prawda. I wtedy szybko to, co zawsze robiono u nas, prawda, z towarzyszami, którzy zgrzeszyli, prawda, no, odwoływanych na placówkę, prawda. No i Czeszkę też na placówkę, prawda, szybko do Moskwy, prawda. I może on na korespondenta Trybuny Ludu, prawda, może on w ogóle nigdy żadnym korespondentem nie był, ale władza go chroniła, prawda, bo on był tym gielowcem takim, no, sztandarowym, prawda, autorem Pokolenia i tak dalej, także, a Janina Broniewska, prawda, czołowa, no ta będzie autorką dla młodzieży, tak? A co ona pisała dla młodzieży? Pamiętają to panie? No ja to niestety czytałam, prawda, o człowieku, co się kulą nie kłaniał, tak? No tak, to miało setki wydań, milionowych nakładach. Ona, prawda, była potwornie bogatą osobą, jeździła, prawda, do domów pracy twórczej w Związku Sowieckim, miała willę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także Broniewskiego tam zamknięto, bo, prawda, Janina Broniewska była
prawda, znajomą Bermana i tak dalej, to byli koledzy, prawda, wszyscy jeszcze tam z pierwszej armii, ze wschodu, ci znad oki, prawda, jak o nich to był, jak o nich mówiono. I wsadzić dla niej, prawda, byłego męża do psychuszki, to było nic. Także upokorzono i w ten sposób, można powiedzieć, że upokorzono, prawda, bo Broniewski był czymś odpowiedzialnym, nie chciał zemsty, bo no cóż tam, zrobiła to jednak jego, była żona, tak? Był to skandal. Potem Anka miała małą już córeczkę. Ewa miała się o tym nie dowiedzieć, prawda? Jednak straciła matkę, a chciał, żeby w jakiś sposób była normalna, prawda? Była zdrowa psychicznie i nie mówił jej tego. Ale oczywiście to, prawda, nie mógł o tym zapomnieć i to się też przyczyniło do jego, prawda, upadku, równi pochyłej, alkoholizmu, przedwczesnej śmierci. W różny sposób władza, prawda, niszczyła ludzi. To zależy, prawda, zależało od sytuacji, od człowieka i od etapu, prawda, bo początkowo więzienie, prawda, czy psychuszka, a później, prawda, jak powiedział Kisiel, że jednak losem polskiego pisarza nie było więzienie, ale było milczenie, zamilczanie, przemilczanie, niedrukowanie, prawda, i to choćbyś napisał arcydzieło i, prawda, załamywanie się w związku z tym, prawda, bieda, jak nie piszesz, to nie zarabiasz, tak, nędza. Samobójstwa, alkohol i to celowo, prawda, doprowadzenie do tego.